Hej! Cześć, siemano wam wszystkim, że jestem Strandjack, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku zagrajny Incredibles Adventures Van Helsing. Lecimy, zwiedzamy dalej naszą lokację. Dobra, tutaj mogę wejść. You won't take me alive! Vive la resistance! Surrender, disobedient citizen. Take us to your leader. Mata! That was some exercise, right, Van Helsing? How do you know me? I recognize a hunter when I see one. There is only one that got an invitation from our resistance. Elementary, my dear Van Helsing. So, you came to help us get rid of these mad scientists. That's the idea, but I'd like to get prepared first. Ha! Ah, time to teach them a lesson. Do you have any idea what this filthy air is going to do to my clothes? I am heartbroken. Fire. Whoa, co jest? Wybierać. O, kurde. O, bu! Myślę, że ich zabiję. No, bliżej, bliżej, panowie. Bu! Nie ma. Dawaj, bijemy, bijemy. I dobijamy. Nice, mam level. Zobaczmy po prostu, jaki jest spokój. Weź ten mieczek jeszcze. Lepszy, proszę. Może zręcznie, może to na chwilę raz się boli. Zostawmy w kondycję. Tutaj te trzy punkty mi teraz. Czy chcę do przepołowienia upgrade'ą, czy może iść dalej w to? Co nie przydałoby się to jeszcze podpakować? Bierzmy to. Im lepiej, im bardziej to podpakuje, tym lepiej dla mnie. Wiadomo, będzie też gorsze, ale to uderzenie pioruna naprawdę chcę odblokować. Szok, muszę się jeszcze zastanowić, ale to ekspert przygotować strach. For progress and science. Identify yourself. Fire. For progress and science. Identify yourself. Move up. Identify yourself. Może być tak, że...
No chyba raczej wiecie, że nie to chciałem, żeby się stało. 15 poziom, mam 14. Chyba lepsze to bez i niewiele mi się wyszło, czy tylko mniejsze, więc myślę, że to jest bezpośrednio. Proszę, jeszcze lepszy miecz znaleziony. A nie, to jest... Czy nie, czekaj, to jest tam co miałem przed chwilą przecież. Czemu on jest lepszy? O, a tak jak mam Katarinie, ten miecz to jest gorszy. Fuck, I'm thinking, I think.
Lewa? Tak. O! To jest taki jakiś szczur, potem ci teleportować, to powiem. O, kolejny ognik. It begins, but has no end. Yet it ends all that begins. Zaczyna się, lecz nigdy nie kończy, jednak kończy wszystko, co ma początek. A czas, nie? Is it time? What? No! Now you've ruined it, fool! I shall make you pay for this! Kurde! Jestem taki, którego kurde w szmatkę za... I don't have any healing potions. Jestem wrogiem. Kurde, ale lipa. Ciekawe, co bym odpowiedział poprawnie. Myślałem, to będzie czas. Co tam było odpowiedzią? Śmierć? Look, down there. An entrance to the tunnels. Sewage tunnels. Splendid. Sekretna kryjówka, proszę. Czyli jednak już mamy wejście. Zobaczmy. Trofeum. Trofeum smocza łuska. No niestety jest gorsze, więc możemy dać Katalinie. Gorsze w kamice. Te są lepsze, więc zostają. Ten jest gorszy. Tutaj ciągle czekam na level, to sobie jeszcze poczekam. To ma 16 wymagany. To ma też 16, więc gorsze. Pierścionek, kolejny lepszy. Bo obydwa są na 16, widzę. Zobaczmy tę kryjówkę najpierw. O proszę, mamy już nową tą. Mr. Van Helsing, I presume? A vampire? Really? That was uncalled for, sir. I didn't comment on the absence of your father, did I? We sent the letter to him. You've got yourself a younger Van Helsing. In mint condition, only slightly battered. Although your letter could have been less cryptic, I gather that you need me to defeat some mad scientists. Just one, my friend. Professor Fulmigati killed the others, I'm afraid. But I assure you, he is remarkably insane. And how are you planning to destroy him? One step at a time, my dear friend. First, take a look around. Okej, okay. I dwa punkty umiejętności. Dobra, mamy bramę, od razu ją odblokuję. Nie wiem, czy muszę wejść do tej bramy, żeby to zaliczyło użycie, czy wystarczy, że po prostu jestem obok niej. To jest już, okay, to już wystarcza. Zeruj Katarinę! Proszę! Co jest tutaj? Trzeba by zwiedzić tę całą lokację. Tutaj, no cokolwiek to jest, nic z tym nie zrobię póki co. Tutaj zamknięte niestety. Mogę to używać? Mogę! Okej, to ewentualnie szybsze przemieszczanie się. To jest tutaj. Doktor Dumb. Yes! It will work this time! To samo co było w mieście. Tutaj jest wyjście. Tędy nie przejdę, tędy mówię. Kolejnego NPC. Tym samym jest kuferek chyba na górze. Tu jest NPC. Tutaj. I never thought I'd be fighting alongside a vampire. Modern times. Nie, to nie tak. Tak? Nie, no to te. I'm waiting for your orders, sir. No, nic więcej. Nie przejdę, jak na złość. Dobra, widzę też, nie mogę przebiegać przez te... przebiegać, nie teleportować się tak przez... lokacje, musi być normalnie. O proszę, mamy Matiasa w naszej... This reminds me of my army days. Matiasa w naszej... A? Co to jest za ostrze, kurde? Talwar. Lajsy przy trafieniu. Rewolwer mięskowy. Może to jest najgorsze, ja często widuję takie fajne rzeczy, nie? Ale to już się zdążę nauczyć, żeby nigdy nie kupować, kurde, takich tych. Żeby nigdy nie
kupować rzeczy. Ewentualnie kupować tylko potki. Na przykład w Sakrycie tego nauczyłem, żeby nigdy nie kupować rzeczy do właśnie ekwipunku, tylko jak już, to tylko właśnie kupować jakieś potki albo coś. Ale w Sakrycie też potki były lepsze, bo jak się już miało na przykład level tak około 20 coś, to nawet ta najsłabsza potka, jaka kosztowała w sklepie na tamten moment gry, czasami po 100, 150 golda, gdzie wyście chodzili, mając pół miliona golda, potrafia wam wyleczyć zdrowie z progu śmierci do full. A na początku była strasznie chujowa. Więc to pokazuje z jej progres postaci wtedy. Dobra, Vlados, jakiego masz questa dla mnie? Let's get to work, shall we? First, we are going to need power, which is produced by a certain machine called the electrical generator. Or so I've been told. Which is broken, unfortunately. But do you know how to fix it? Me? What am I, a grease monkey? I'm wearing a cape, see? What we need here is a true adept of mechanical wonders. And I suppose you know just the man. Yes. The trouble is that the professional in question is imprisoned in the factory by those miserable wind-up soldiers. A task tailored for Van Helsing. My thoughts exactly. I'm still here. You know that, right? If I might suggest, take the ink gate that leads right behind the walls of force. Okej, no to mamy już kolejnego questa. Czyli pewnie dlatego wszystko jest pozamykane, bo właśnie tutaj ten generator nie działa. Bo sam tu nic z tym nie zrobię. Muszę czekać, musimy właśnie uwolnić najpierw typiarza, żeby to naprawił. Może dla testu. No tak, mamy ten wielki kufer, ale fajnie wyjechał spod ziemi, ale normalnie jest to kufer właśnie. O, a nie, to nie jest ten taki kufer, jaki był tam. Chyba, że tak, tylko po prostu ma inny interfejs. To wie. Mnie to na razie nie interesuje. Lecimy przez bramę. Zobaczmy. Upiorny warsztat, główny plac. Okej, to jest chyba to, nie? Jedyna rzecz, której nie było wcześniej. Jap. Dobra. Don't have any healing potions. Terminate your hostile behavior. No to było trochę niebezpieczne akurat. Możesz sobie regenerować. Kurde, jak na złość nie mogę sobie tego wyłączyć. Niestety, no ale... Z drugiej strony, skoro mam tutaj bezpośrednio przejście bramą, to czy to źle? Muszę, ma już jedno przejście, no to po co specjalnie otwierać kolejne? Nie są te różnice, które potrafią naprawdę zmienić przebieg praktycznie całego starcia. Sent a mysterious stranger to set me free. If fate is another name for a dandy vampire called Vlados, then you are right. We need you to fix the generator at our secret lair. We have no experience with the wonders of modern science. That ain't a piece of junk. Impossible. We'd need at least 4 electric coils, and we don't have any. And where can we get these electric toys?
The machine knights used them as a power source. You'll surely find the coils in their warehouse, and there must be some more around here. I'll switch on the elevators. Bring the coils to your, well, lair. I'll be there. Czyli z tego muszę cewkę wyciągnąć. Dobra. Ciekawe, czy faktycznie dojdzie do bramy, nie? Dojdzie, animacja jak używa, czy po prostu dojdzie? Nie, no, nie była animacja, że użyję. Okej. Okay. Bardzo fajnie przemyślane, tak kogoś, kto chciałby to obserwować. Mamy cewkę. A, dobra, czyli jak otwieram sobie prosto, dalsze przejście otwieramy. Nie wiem, czy to będzie nawet skróty, tak właściwie. Esencja skażenia chyba to też. Okej, okay, ale rozumiem. Nie muszę tego zbierać konkretnie z tych bram. Mogę nawet to prostych. I don't have any healing potions. Jak na złość, no. Czyli to jest zastępstwo dla tego miecza. Okej, to jest to przecież. Byłem tak naprawdę na samym początku odcinka.
bardziej kupiła. Jeszcze więcej chciałem. Musiał iść jakoś tu, wjechać na górę. O, książę Romów, co on tu robi? Safi, niech tutaj iść tędy. Okej, okay, dobra, to się tepnę. Do tego właśnie. Żeby szybko się bramą przenieść tutaj, na główny plac. I zaoszczędzić trochę czasu. Przebieżce. Tutaj zmieniamy w końcu mieczyk i proszę, miecz jednoręczny, czyli mamy po dwa w jednej ręce. To jest znowu miecz dwuręczny, tutaj nadzwyczajny miecz dwuręczny, come on! Różnia dodatkowe. Jasny gwint! No i kurde, ledwo wymieniłem na pojedynczy, to już mam kolejny znowu dwuręczny. O i patrzcie, ten ma tylko trochę DPS-a większego od tego aktualnego, czyli proszę, to już jest do wymiany. Don't get killed while I'm gone. Nie zamierzam tutaj robić na górę. Kurwa, Van Helsing idź na górę. Look, I know them. Help! Help us, Hunter! What are you doing here? The soldier machines attacked our camp. They killed our friends and dragged us to the city. We escaped, but they are chasing us. We need to hide. How awful! You know, we also had a terrible journey. Mad battles in a stinky cave. A ride through the air in a rusty bucket. Katarina! My father's secret lair must be close. Go to the underground tunnels and try to find the place. We'll follow you later. That's really kind of you. But what about you, handsome? Are you going to be safe out here? You don't have to worry about me, my lady. I was born to fight. Stop this, please. Or I will alert the toy soldiers myself. Wybieramy po prostu ich plecy, nie? Biegł się. Zoom, zoom. Śmieciarz. Suspicious citizen. Że ja wciskam chuj w ucha po sobie. To mnie takie irytuje, jeśli chodzi o grę właśnie. W sensie, jak wciskam zwykłe guziki, to się gubię. Czy to się czasami pomylę, za jakim wciskaniem to się potrzebuje. Ale jak gram na... Jakbym miał grać na padzie, to bym się pojebało. Elektryczny król bestii, znowu. Trzymam ze skarbem. Okej, okay, i z niego cewka chyba wypadła. Dobra. Oto. O, czekaj, to gorszy. Kolejny. Dobra. Znikamy tak. Dobra, taki fajny półgodzinny odcinek mi wyszedł. No, prawie pół godziny. Wyjdę inżynier w kryjówce, no to... No to jestem w kryjówce, Boże, czemu mi tam zaznaczę? Przecież tutaj mam iść. Na górę właśnie. Dobra, oni są tam na dole. Marvelous! You have all the coils. One day you really have to tell me how they work. Ah, Hunter with an interest in something other than sheer destruction. That's new. Later, my friend.
Now I'll have to start the generator. No. Kurde, mogłem jeszcze opis poczytać. Tych celek. No dobra, już trudno, za późno. Skoro już wiem, po co jestem w Borgowi, muszę dobrze wykorzystać kierowkę ojca. Znajduje się w niej wiele przydatnych urządzeń, ale nie będą działać, dopóki ten cały generator prądu, czy raczej prądu, jest zepsuty. Ktoś musi go... Jest nieciekaw, czy to jest właśnie zamierzona literówka, czy to jest przypadkowe. Jakby to było zamierzone, to byłoby nawet niezłe, no bo w sumie wampir niekoniecznie wiedziałby, jak właśnie pisać prąd, nie? Dobra, ktoś musi go naprawić, no to już mamy. I honorarium, nadzwyczajny artefakt i 2 punkty mi da się dla Katariny. Nice. Kolejny quest mamy od niego. Możemy go przyjąć na spokojnie. Kurde, 2 punkty mamy, nice. Dobra, to teraz pakujemy tu. A, i to jest full. Dobra, to jest tylko 8 tych. Okej, okay, to co teraz? Tutaj? Odporności podbijamy. Okej, okay, no to na pewno podbijemy. To 2 punkciki. Ile już ma teraz? 35 i 30. Nice. Wygląda u nas 0 i 0. Dostaliśmy to i jest lepsze. Pięknie, powracamy do 2 ostrzy. Pięknie, pięknie. Katariny w takim razie. To sobie jeszcze poczeka. Dobra, na koniec przyjmijmy jeszcze quest. I have disturbing news. The professor is turning the whole city upside down for us, even sending his minions down into the tunnels. They will find us eventually. We should strike first. Or we could make preparations. If you clear out the maze, I could build you some deadly traps. You have me at deadly. Great idea. What types of traps? You'll find some ancient traps in the sewers from the old times. I can build those if you get me the parts. The deadliest devices would cost more material and time. Okay, czyli po to potrzebuję tych części. Fine. I'll clear out the tunnels then. Czyli po to będę potrzebował tych części właśnie. So the lever goes into the slot and then... It might work. Kuźnia artefaktów, ulepszenie generatora. Najpierw kuźnia. Kuźnia artefaktów. Umieść przedmioty w 3 najwyższych polach i kliknij utwór, aby zyskać nowy losowy przedmiot. Przedmioty źródłowe muszą być tego samego poziomu unikalności. Okej. Okay. Zobaczmy. Nadzwyczajny. Magiczny. Czy nie, bo to jest wszystko dobre. To zrobimy się zachować. Zobaczmy. Magiczny pistolet. Nadzwyczajny. Magiczny. Jak na złość nie mam nic fajnego. Bym to wytestował z wielką przyjemnością, nie? Tylko kurde... No, nie chciałbym na przykład tego zamieniać, tych pistoletów, na to. Tylko po to, żeby to wytestować, bo nie wiem, czy bym dostał na przykład pistolet właśnie, czy dostałbym coś innego. Chociaż... Dobra, spróbujmy. To... Magiczny pierścień i... Jeszcze było magiczne. Nie mam, serio? Myślałem, że coś jeszcze tu jest magiczne, ale nie. Mogę któryś z tych pierścieni ewentualnie wykorzystać, no ale kurde, czy ja chcę? No raczej nie. Ewentualnie jeszcze broń, ale to by mega spadło, więc dobra, to na razie zostawiam. Bring me a hammer and a wrench, and I'll fix anything. Ulepszenie generatora. Co my tu mamy? Pojemność generatora 17 na 30. Okej, okay, co jest dalej? Wzmacniacz zwiększa pojemność o 30 punktów. Tutaj. Potrzebujesz planu generatora, ulepszony zasilacz, czyli to i pewnie jeszcze tej części maszyny. Nie ma planów, dobra, dalej. Tajemny instrument. Dodaj w kuźni artefaktu nowe miejsce, które umożliwia określenie rodzaju stworzonego przedmiotu. Obciążenie generatora 5. Aby zbadać to ulepszenie, potrzebujesz części maszyny 3 i 4000. Okej, okay, buduj. Transformator. Okej, okay, i... Turbina taumagiczna, tutaj dokładnej liczby zaklęć, spoko, tutaj ulepszenie laboratorium, zmniejsza o połowę koszt ulepszenia esencji, dobra, no i dalej nic nie zdziała, czyli potrzebuję teraz to ulepszać, okej, okay, tutaj ile mi zostało tych części, 27 jeszcze, to strasznie dużo. A to mogłem ciekawe upgrade, czy muszę tego planu generatora gdzieś poszukać. Żeby to ogarnąć. Dobra, gdzie mam iść teraz właśnie? Gdzieś tutaj? Chyba, że o to całe chodzi. Na przykład. No ale nie, no nie ma tu nic oznaczone. Ale patrzcie, mamy teraz tak. Mamy tutaj. U Vladosa możemy wyzerować punkty Katariny i mamy też naszych kolegów Romów, u których mogę wyzerować się sam. This reminds me of my army days. Dobra, nie teraz... Ej, kurde, ale teraz będę miał? Teraz będę się zastanawiał, czy chcę sprzedać, czy chcę sobie zachować, bo wiecie...
Z jednej strony mogę sprzedać dosyć kasę, z drugiej mogę ulepszyć i dostać jakiś zajebisty przedmiot, potencjalnie. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyniknie. Dobra, jeszcze może pogadajmy z latacami. I've received word that Professor Fulmigati has developed a new type of poisonous gas, and he plans to flood the whole city with it. And why would he do that? That's insane. Which part of mad scientist did you miss earlier? Though this be madness, but there is method in it. The gas affects everyone and turns them into mindless slaves. Even me, which would be a disgrace, really. So what should we do about it? Fulmigati is planning a test. He means to use an experimental machine to flood the sewers. You must find it and destroy the whole apparatus. And if you will permit me to offer a little advice, don't forget to take your medicaments with you. Okej, okay, kolejny quest. Tutaj jeszcze jeden quest. Zniszcz emiter, oczyść tunele. Jeszcze możemy zagadać tutaj właśnie do naszych Romów. Tutaj do Safi. Well, well, handsome stranger. Don't do that. Flattery only makes her edgy. Still, I could use your help. I need some rat bones. Rat bones? I am Van Helsing, the blight of monsters. And you want me to gather bones for you? I need them to perform an arcane ritual to help the resistance. I hope it sounds much more challenging now. Okej, spoko. Zjesz 5 szczurzych kości. No wiadomo, z tych szczurów będziemy mogli na spokojnie to wykorzystać. Wykorzystać, zebrać. No ale dobra, mamy 3 questy. Wszystkimi, myślę, spróbujemy się zająć w kolejnym odcinku. Czy je skończymy? Dobre pytanie. Ale to przyda się przekonać w kolejnym materiale. Ode mnie powiedz, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga. Cześć!